No witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Słuchajcie, no chyba tego sprzętu z tyłu nie muszę wam przedstawiać. Gier Mokrzyn, gospodarstwo się kłania, drodzy państwo. Day one, że nie wolno tylko. Czekajcie, ja tu nie muszę nic mówić. Czekajcie, oczekiwanie na Bronka, żeby ja to nie, żeby nie wyszło, że ja tego nie nagrał. Jesteśmy na zbiorach kukurydzy. Ale nie w gospodarstwie, żeby tak można było powiedzieć, pana Bogdana, tylko po prostu na usługach. Ale on mu będzie dawał, nie? Komentarz był tutaj. Słuchajcie, komentarz był tutaj zbędny, no to nie ma co ukrywać. Dzisiaj taka zacna ekipa w ogóle ze mną w Mokrzynku jest. Słuchajcie, jest ze mną Tanasisko. Jest dobrze w chuj. Jest ze mną Bronuś. Siema. I jest z nami Jankus. Co to? Przepraszam, pan... Co to za przytulanie na polu? Pan, on pojechał, mordo. Pan przy... On pojechał. Pan, ten, jak? Janek? Janek pojechał? Nie, to jest Jajkus. Jajkus. Jest z nami Jankus, również niestety Adasia z nami nie ma, bo Adaś chory leży. Biedny. Daj Boże, żeby tylko nas tylko nie rozebrało teraz, jak skończymy nagrywki. O, dzień dobry, pozdrawiamy, zapraszam bardzo serdecznie do tego pana również na vlogasa, bo myślę, że takowy się pojawi, mam nadzieję, że wrzucimy i nie będzie to jak z Sianokasami od krzyka, albo... Ja już powiedziałem ludziom, że na
nawet krótki materiał, ale wrzucimy. Tak, albo to nie będzie tak wyglądało jak żniwa w Gier Solec w tym roku, ale tu... Słuchajcie, no tam jest tyle materiału, że muszę sobie odpuścić prawdopodobnie miesiąc nagrywania normalnych odcinków, takich wiecie, farmingowych i w ogóle, żeby wziąć się i w końcu usiąść to ogarnąć. Teraz był remont u mnie i w ogóle, więc chciałem się na tym skupić, aby po prostu ten nowy rok zacząć już tak na spokojnie. Chciałbym się wyrobić, słuchajcie, do marca, bo tak mniej więcej, no od marca zazwyczaj zaczyna się ten sezon taki typowo rolniczy, bo wiadomo, od marca i azoty i to wszystko, więc chciałbym do marca, słuchajcie, zdążyć i abyście ten film zobaczyli sobie, żeby tak fajnie rozpocząć ten nowy sezon, który myślę, że będzie spoko, bo mimo wszystko no, jest nowy nabytek na Solcu, jak i John Deere, tak i siewnik, bo właśnie, tu was jeszcze nie informowałem, zakupiłem już sobie siewnik, ale jaki to zobaczycie sobie, słuchajcie, na wiosnę. I tak chaotycznie zaczęliśmy tego vloga. Ale to z racji tego, że wiecie, tu nagle Krzemek postanowił, że już jedzie wysypać. Generalnie jest sypane na PGR-ze, na placu. A powracając do całego tematu, po prostu Gier Mokrzyn kosi na usługach. Jest dość późno, jeśli chodzi o koszenie kukurydzy, bo mamy generalnie dzisiaj 13 grudnia. No zaraz święta. A praktycznie zostało tu jeszcze z 90 hektarów. Tutaj słuchajcie, mamy Arizonę, którą kosi Krzemek, a tam właśnie jeździ pan Bogdan swoim, jak to jest nazwane, rumpel? Chyba tak będziecie widzieli rację właśnie na tym kombajnie. Ja wcześniej się z tym nie spotkałem, ale dość długo mnie tu kurna dziod nie było. O, pewnie zaraz dużo komentarzy, a czemu tak późno, czemu nie wcześniej? Słuchajcie, no to są usługi. Dla pana Bogdana bardzo dobrze, bo już można powiedzieć, że jest martwy sezon od jakiegoś czasu, nic się nie dzieje. A tak to przynajmniej na usługach, wiadomo, idzie sobie zarobić w gospodarstwie, więc spoko. Choć no warunki są ciężkie, bo naprawdę myślę, że sporo tego materiału zostanie na polu. Dużo miejsc się nie da wjechać. Gdzieś tam później wam myślę, że pokażemy. Teraz przyszliśmy na taki kawałek, gdzie jest w miarę równo, powiedzmy, jak to na Mokrzyn. I aż takich dużych bagienek tutaj nie ma, ale na początku jak sobie wjechaliśmy, to praktycznie kombajny stały w miejscu i ciężko było nimi wyjechać, i to nie podczas pracy. Także postanowiliśmy z chłopakami, że sobie wpadniemy pięknie na Mokrzynek, bo akurat no jest akcja. Chłopaki są u nas, u mnie Tanas, u Jankusa, u Bronka Jankus. Dziękuję. Co? Nic nie słyszę. Proszę podjechać, zobaczyć, zaprezentować. To tamtej się nazywa, dobrze powiedziałem, rumpel? Rumpel i Arizona. Rumpel jest zajebisty, nie? Ja muszę sobie tutaj zajebać u siebie na MF-ie. Słuchajcie, zaraz dojdzie prawdopodobnie do prawdopodobnie dojdzie do sypania, ale jednak nie, chyba jednak państwa będziemy próbowali podjeżdżać pod górkę. Ale, Jezus Maria, piękne zdjęcie na łonie natury. Co, do internetu ma nie stawiacie? Jak nie? Wyślij mi na mój telefon. Dobra, podeślę. Ale przez podczerwień? Podeślesz mi też, czy nie? Mogę podesłać. Dziękuję. Proszę. Ja mam podfioletowy, a nie podczerwień. Jak tam daje. Słuchajcie, prawdopodobnie tam doszło drugi raz do nie wiadomo czego, bo bokiem... Jak to było? Drift. Po jakimu to? Drift. Po jukowym wiekrasoj. Drytem było tam robione chyba. Ale jest ujęcia piękne. Gdzie on skręca, mordo, on nie skręci. Gdzie on jest? Teraz prawdopodobnie zaraz rura będzie dotykała ziemi niczym stópki małej Jezuska po gardełku, jak się napije nie wiadomo czego. Mogę tak być. Ale to pięknie, kurde, jakie zdjęcie by było na Instagrama. Polska, I'm photography in city. In Mokrzyn. In Mokrzyn. Jezus Maria, kopci! Do gwizdek podjechał. Do gwizdek. Jeszcze nie nagrywa, mordo. Pewnie zastanawiacie się, co dzieje się z tą kukurydzą? Jeździ na plac, na PGR-ze, jak dobrze kojarzycie, PGR, i stamtąd jest ładowana ładowarką na ciężarówki, a dalej to my sami nie wiemy, co to się z tym dzieje. Prawdopodobnie jedzie na biogazownię, albo gdzieś na suszenie, albo Krzemek już jedzie też do nas, dość szybko obrócił i zaraz wsiadamy do niego. O mój Jezu! Łukasz! Wolno, Łukasz, kurwa! Mokrzyn wyraża tysiąc niż, wyraża tysiąc więcej niż słów. Walno, no, każdy czekał chyba, żeby znowu usłyszeć te dźwięki na tym kanale. Praktycznie trójeczkę sobie tutaj ogarniają. Felek jeszcze pojeżdżał, ale pojechał aktualnie po części. Dziób prostować pojechał. Bo czarna spadła młodemu w kombajn. Ja żartuję, oczywiście słoń leżał po prostu i go nie zauważył. Pobiegło, podbiło, trafiło. Będzie git. To jest dobrze, to się kameruje. A co, tak, skaczesz? To pani nic nie wie, a na nas my se z puszki. Kurde, ale mnie tu dawno nie było z hejta. Ale by Adam na stojąco pokierował tutaj. Już myślę właśnie, jak żeśmy tak stali, kumba i stał, mówię, Adaś by był, Adaś by pokosił, kurna dziot. Adasia nie ma. A my se kosim dali.
jedzie w końcu. Od której wy dzisiaj działacie? 11. Wczoraj do późna chyba, co? Bo my tak wieczorem jechaliśmy do Bronka, 21, to wy jeszcze chyba kosili. Wczoraj kosiliśmy do północy, prawda? O cholera. No bo co, my musieliście czekać, aż śnieg zejdzie. Zajebane trochę na rynku. Bo co z tą kukurydzą się dzieje? Wywozicie ją na plac, z tego co wiem, ładujecie na ciężarówki, a z ciężarówek jedzie gdzie? Do Kaszyny. A, no czyli dobrze, żeśmy obstawiali. Niestety. No tak to wyszło. Że tak późno jest to koszone. No ale, tak jak mówiłem, no dla was spoko, bo już można powiedzieć, że sezon skończony, taki martwy, a jeszcze zarobić idzie dzięki temu. No słuchajcie, usługi takie to zawsze mile widziane. Szkoda, że wiecie, teraz akurat tak trafili, że ten śnieg zszedł, bo na to było czekane. Ale niestety mrozy też poszły. A gdyby było to po mrozach, to na pewno o wiele szybciej by to szło. I sprawniej. No ale niestety teraz mamy praktycznie gdzieś tam w nocy ten minus 1, 2, 3. No ale za dnia koło trójki jest. Coś tam się jeszcze ten śnieg trzyma, ale już nie za dużo. Pewnie wielu z was się zastanawia, kiedy nagramy ten nowy nabytek. A jeszcze jeżeli o nim nie wiecie, to bardzo serdecznie zapraszam na fanpage'a GR Mokrzyn. Przemuś bardzo ładne zdjęcie wstawił. My słuchajcie, poczekamy do wiosny, jak ciągnik będzie zrobiony, bo oczywiście jest nowy nabytek, jest wreszcie coś innego niż Case. Niż Ursus, przepraszam bardzo. Jest to Case MX270. Tak jest, także słuchajcie, na wiosnę, jak już będzie wszystko w nim ogarnięte, no to już spokojnie przyjedziemy sobie to ograć i wam zaprezentować ten nowy nabyteczek. Co by się nie działo, w Mokrzynie zawsze są trudne warunki. Tu jest zawsze ekstrem, tu nie ma lipy, tu jest zawsze opór, nawet bez włączania kogutu. Także młodzieżowe słowo roku oczywiście, GR Mokrzyn to jest opór, ale to już było modne, zanim tutaj to słowo ktoś wymyślił. Także słuchajcie, ja na tym polu kiedyś w przyszłości raz chyba tylko i wyłącznie pronowałem i raz je orałem. Nie wiedziałem, że tu się tak porozrastało, tyle się tu pobudowało. Tu jakieś kuźwa, stawy chyba się szykują. Nie wiem, czy tu Budda się nie buduje, bo on coś podobnie mówił o czymś takim. Ja już mam podgadane z jedną firmą na testy pewną maszynkę, ale to jak zepniemy wszystko do samego końca, to na pewno będziecie na wiosnę mogli sobie to łopczoić. Ile, Przemek, jeszcze zostało? 90? No, niecałe 90. No, to... Daj Boże dobrą pogodę dla was. Możecie w komentarzach kciuki trzymać, żeby pogoda była dobra. Tu do świąt fajnie by było skończyć. Żeby wspaniale ogółem cały ten podsumować ten sezon Boży. Co ty tam, Przemek, w ogóle masz już zrobione, a co jeszcze do zrobienia mu zostało w Case'ie? Ogólnie byś Borda się zajął elektryką. No. Tam jej trochę nawieszane. A ja wiesz, tak wizualnie go trochę co ze sobą ogarniasz, nie? No właśnie widziałem. Widziałem na snapku Bożym, co tam się działo. Tam jest światełka, wszystkie po kolei uruchomione są i... Maska wypolerowana, wszystko po kolei. No. Bo nikt nie dostanie. Kurde. Nie, no to jest to, że on naprawdę tutaj będzie pasował. Nie liczy się nic. No. Ładnie, ładnie, bardzo ciekawie. Kurde, nówka, funkiel. Dzień dobry. Anna? To wcale nie wygląda, jakby tu było jakoś mokro, to jest nie, wina. Bagno! Miał, kurde. Miał. I co, pasuje? Chujowo. No jak to, przecież lepiej niż nowy. Chłopie, ale tu. Co? Chłopie. Przecież idealnie tu już obuchuje kukurydzę od razu. Ten bardziej skacze. Ten nie skacze, ale ten sprężuje. Wszyscy skaczą mi dron. Ten sprężuje, zobacz. Co? Ten sprężuje. Chłopie, lepiej takie niż nie wcale. I tak dawał radę. Nie, pięknie to wygląda. Trzeba będzie może na zapas chodzić, co? A weź to kupić tu pol. Trzeba? To trzeba zrobić nowy. A. Plastikowe teraz robią do tych nowych jedynie chyba. A co to dla was? W takim koszeniu, kurwa, to by te plastiki... Te plastiki to było, no. A jeden chyba 700 ten plastikowy? Bo przecież Patryk raz urwał na Ukrzyka na tych, na poletkach o studzienkę załadził. To jeszcze gdzieś musieli to daleko jechać za Poznań chyba po to. Dobra, na bóg. Będziesz próbował? Nie, próbuj, lepiej po urwiesz. Panowie z telewizji? A pan z aparatu? Dobra, chcesz bitwę na aparaty zrobić, czy co? No możemy, wygrałeś. Dzięki. Ja lunetę mam olejne. Łukasz, kur... To prawdopodobnie chyba będzie jechał, ja się w to biorę jak coś. Dawaj, do przodu, a nie. Dziękuję. Mówię, a zimno to założę. Piolar. Oddaję.
Ale dworka będzie siadała po tym. Choć najpierw tu będzie chyba ta lyżówkie. Janku, uwierzyć nie może, jak wspaniale. Stoi jak wryty. Co? Weź kurde. Weź kurde spytaj z następnego. Do Płocka jedziesz? Ja nie wiem, no to jest najlepsze, słuchajcie, do Płocka miał jechać, a na wieczorem do mnie do drzwi ktoś puka. Idzie. To jest ten Flintstone'owy, nie? No, no na pasażera miejscu biegniesz. Co? To jest ten Flintstone'owy, nie? Nie, tamtego nie ma. Je, jak, gdzie on jest? Gdzie on jest? Legas jeździe. Ta jak? Legas jeździe. Nie, to jest serwis. To jest serwis, tu spawarka jest wszystko, człowieku, zoba. Od razu śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Ładnie, ładnie, bardzo ciekawie, elegancko, haj. O, dawaj to, Może jakiś vlog kulinarny z Mokrzyna, tego jeszcze nie było. Dwa bułki, kiełbasa. O! Co to takie czarne? Zobacz, kurwa, no. Ekstra. Ile masz tych parówek? Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. To masz dwie wtedy, a po jednej. Jak chcecie, to się częstujcie. No, kurwa, kiedyś tak się jadło. Jakby to Makłowicz powiedział, nie? Zbyt pięknego. Nie ma czasu zjeść tam. O, olej, dobrze. Kurde, kiedy ja ostatni raz tak... Co znajduje się w golfie dobrze serwisowym robią. Z Mokrzyna? Unboxing golfa. Józef? O, pasków 10. Węzelnica. Kierka bez baterii. O. Do czego to pasek? Jeszcze listopadowe. To jest frytura. Ważne, że Józek jest. O. Co to? To? Józek. Boże, jaką ładna wygląda. I Miki Woki. O, uwaga, tam jest jakiś napór. Krzysiu, co jem zupę. Chyba jakby tych palników przypała parówki. No. Tu kurwa dzisiaj nie, jeden dzik dzwonił, zapraszał wszystkie okoliczne kurwa sarny i dziki ze 100 km na imprezę, kurwa, nie, dzisiaj kolacja. Oni Wigilię już zarządzili dzisiaj. O Jezus! Gdzie on jest? O, patrz! Uwaga! Miota nim jak szatan. Także tutaj do Wigilii myślę, że dla wszystkich starczy okolicznych zwierząt. Zapraszamy serdecznie. Ale wórek piłem, co? No. Ale chrzest bojowy, nie? Jak się mordo jechał golfem, Gier Mokrzyn? No, pierwsza trasa. Jak w ogóle którędy przyjechałeś? Tamten był. Polnymi? Przez własne. Kurde, jak wiedział. Pierwszy raz skubaniec tu był i wiedział. Się na oglund. Farmingu pewnie jeździłeś tym drugamy tu. Ja wiem, ja byłem. Jezus. Rączki rozbruziło, tak? O, ale ładne chmury. Chyba 9 tych zapierdolają. Się koła odkręcają. Przy 7 się koła odkręcają. Tutaj już kurwa lata belka. Gdzie on? A, siema! Kurde, to nasz sens bojowy miał golfem, słuchajcie. No, Felek pojechał po gwizdka. O, urań nie mojego golfa. Tak, ja mówię, chwilę jeszcze zostanę, bo my też za chwilę będziemy, słuchajcie, spadać. Bronki już pojechały z Dżangusami. Ja mówię, jeszcze troszeczkę materiału dla was dogra. Myślałem, że coś w kabinie, ale niestety wziąłem aparat. No i niestety... Kurde, jednak GoPro to GoPro, praktycznie nic w ogóle nie widziałem w obiektywie, jeśli chodzi o nagrywanie w środku. I kurde, naprawdę ciężko się tak aparatem nagrywa, chyba żeby się kupiło. O Jezu, światła działają. I to 3x4. Ja napęd 3x4. Pewnie lewe koło też nie ciągło. Nie, no musi być, słuchajcie, ciężka do tego, do wyciągania, bo jak jest przyczepa ta praktycznie pełna, no to ktoś musi... Mieć czym wyciągać chłopaków, bo niestety prawdopodobnie dzisiaj... Czekaj! Dzisiaj prawdopodobnie tego wyciągania będzie sporo. Jezu. O! Ale ładny kadr. Jezus Maria, po statywie będzie. Chłopaki teraz odpuścili do koszenia ten kawałek, co mamy tutaj. Widzieliście tam kilka ujęć chyba z drona. Jak Krzemek się tam kopał. Pan Bogdan też wjechał raz i sobie odpuścił, bo to była totalna masakra. Witam serdecznie. Dobry, wesoły kostek, można? Kuba numer 2, ale chyba odpuszczamy i jedziemy. Kurde, żałuję, że naprawdę tej GoPro nie wziąłem, ale mówię, dzisiaj chciałem tego vloga takiego szybkiego mieć dla was. Co to za wąż boa? Jezus Maria, ale masz pytona, wiesz, co? Linę, przepraszam. Piękny dywan turecki.
z krótkim włosem, z długim zębem, krótką szyją. Tak się golfem jechało? To jest ekstrem, bo słuchajcie, z górki, a nawet ciężko. Słuchajcie, przyjechaliśmy sobie na końcówkę, bo już naprawdę zimno i zimno się powoli robi, więc ta jakość będzie słabła. Uciekamy też do domku, przyjechaliśmy zobaczyć, jak to tak mniej więcej wygląda, co tu się dzieje. No to jest, jest roboty, później to jest ładowane na ciężarówki i wywożone daleko. PGR chyba sami dobrze pamiętacie, nieraz tu żeśmy przyjeżdżali w żniwa najczęściej. Także co, ten vlog miał być krótszy i tak jest? Czy dużo informacji? Raczej nie, ale na pewno fajnie wam było znowu słyszeć ten dźwięk. Czy ciężkiej, czy gliska, czy forsitu. Także my wam ślicznie dziękujemy za uwagę i miejmy nadzieję, że może do wiosny, bo prawdopodobnie tak, i się znów w Gier Motion zobaczymy. Na razie strzała, trzymajcie się, cześć!